Siema, siemano! Dzisiaj jest dobry czas na rozmawianie, jakie błędy najczęściej popełniają nowicjusze albo ludzie nawet doświadczeni na rynku kryptowalut, czy akcji, czy obligacji, tak? Jakie błędy, co można, jak można spieprzyć, jak ten? Pamiętajcie, zawsze jak sprzedajecie na czerwonym, czyli na minus, to tracicie pieniądze. Jak trzymacie, to czyli nie tracicie w teorii żadnych pieniędzy jeszcze, tak? Dopiero kiedy sprzedacie, to wtedy tracicie te pieniądze, tak? To pamiętajcie, zasada numer jeden. Nie sprzedawać na czerwono, sprzedawać zawsze na zielono, tak? Zasada numer dwa. Nie kupywać gówna, za przeproszeniem. Żadnych shitcoinów, tak? I zaraz do czego zmierzam. Proszę tutaj spojrzeć. Ja bym tylko inwestował w top market cap, na lepsze 5 czy 10, wybrać sobie parę tutaj. Najlepiej nie inwestować w żadne ryzykowne kryptowaluty, a najlepiej bym wybrał Bitcoin albo Ethereum, tak? I wtedy jestem bardziej spokojny, że to na rynie upadnie. No niby upadło teraz o 29% w ciągu miesiąca i tutaj jest już malutki problem. Zaraz wytłumaczę, czemu. Tutaj zobaczmy na ten właśnie graf, tak? Tu jest graf Ethereum, inwestuję na eToro, robię staking na eToro, czyli trzymam na eToro, tak? Zobaczymy w ciągu roku czasu, przypuśćmy. I patrzcie, co tu się stało, przypuśćmy. Jak ktoś zainwestował, przypuśćmy, w tamtym roku, w listopadzie, tak? 1 listopada na przykład. Ethereum było 4200 i opadło około 35%, 40% w dół. 35-30, tak? W dół, tak? Jak ktoś zainwestował to na samym górce, to teraz traci pieniądze, tak? I tu jest pierwszy błąd. I zasada numer 3. Nie inwestować więcej, niż nie możemy stracić, albo przytrzymać, tak? To czyli o to mi chodzi. Nie inwestować całej swojej wypłaty, czy z wszystkich swoich oszczędności, a później na przykład sobie Zenek złamie rękę, czy Zosia się wywróci i będzie w szpitalu, czy nie będzie, coś tam się stanie, samochód się zepsuje, czy powódź będzie, czy coś, jakieś, nie wiem, meteoryt spadnie wam na łeb, czy COVID, nie? I trzeba wam kasy, to wtedy musicie sprzedawać na minusie, tak? Bo zainwestowaliście tu na górce i zawsze jest za dużo pieniędzy, a teraz jest minus, a kasę potrzebujecie, jest na minus i co sprzedajecie. I tutaj właśnie jest błąd nowicjuszy, tak? Za dużo zainwestowali, a później patrzą co 5 minut, jest stres, jest problem, jest cały czas napięcie, wkurza się na żonę, brata, tatę i mamę, tak? Chmura deszczowa nad głową cały czas, bo kasa się traci, tak, na oczach minusy, tak? Na czerwono wszystko widzisz. No i o to właśnie tutaj właśnie chodzi. To pamiętajcie, zawsze inwestować tyle, ile możecie stracić albo zablokować na jakieś pół roku do dwóch lat, przypuśćmy, tak? Stracić to też, nie wiem, czy stracicie, czy nie. Moim zdaniem nie stracicie, ponieważ krypto zawsze w historii, to jak sobie, na samym tutaj, przypuśćmy tutaj, w maju 2021 roku, to jest zawieszone na samej górce i później myślał, że stracił pieniądze, tak? Tutaj wpadło w dół, kurde, jak cholera, ale później poszło w górę i prawie by odzyskał pieniądze, tak? To właśnie dlatego historia pokazuje tutaj całym krypto w ciągu 3 lat, tak? Że to w sumie są wzlotki i upady, ale zawsze w historii całego krypto wszystko idzie ładnie w górę i zawsze dosięga szczytu właśnie, no, szczytu, maksymalnego szczytu, tak? Nie wiem, jak się mówi po polsku, sorry, bo nie mieszkam za granicą kupę lat i czasami brakuje słów, ale to nieważne, wiecie o co chodzi. Okej. I jedziemy dalej. Następny błąd jest, jak już mówiłem, zasada numer 2, nie inwestować w gówno, czyli w shitcointy, tak? I tutaj właśnie jest problem z tymi shitcointami, tak? Takim właśnie problemem i takim shitcointem, który właśnie było to Squid Game, tak? I tutaj można było spieprzyć, się hype'u, film był fajny, tak? A tutaj, wiesz, ludzie zainwestowali, później ktoś wyciągnął, kurde, pod tymi właśnie ten dywan, ktoś wyciągnął i ludzie potracili, praktycznie poszło do 99% w dół, tak? Urosło jak cholera w górę, później praktycznie do zera poszło, tak? I ludzie potracili miliony, kupę pieniędzy, a ten, co to zrobił, to właśnie cały scam, tak jak piramida, skarnął kasę i spieprzył, tak? I tutaj właśnie, to się nazywa rock pool po angielsku, i tutaj właśnie trzeba też uważać. I takie coś, można się też naciąć na takie właśnie coś jak SafeMoon, Elongate, BitTorrent, tak? Już nie będę tutaj wszystkich pokazywał, bo tu jest ten, Kabasu kiedyś było, pamiętam też takie ten, ludzie się po prostu srają na to wszystko i po prostu kupują. Tutaj można było się naciąć raz, dwa, trzy razy, tak? 4 nawet się razy można było naciąć. Kupić na, kurde, wzroście, to patrzcie, przez rok czasu ktoś jak kupi, to traci pieniądze, tak? I cały czas myśli, że pójdzie w górę, tak? A jak tutaj właśnie takie coś jest złote, że jak idzie w górę, to wtedy myślą, że o, jak pójdzie w górę, to będzie milioner, to oni tu nie sprzedaje, to ciągle czeka i znów na oczach mu opada, do praktycznie na ryj, do praktycznie do tego zera. I to jest właśnie taka ostra manipulacja
wielorybów, tam takie rzeczy, tak? Jak się trzeba do tego przestrzegać, uważać na shitcoiny, tak? Żeby po prostu nie zrobić tego błędu i nie zablokować sobie bez ostrych pieniędzy tu na koniec. Tu właśnie nie możesz sobie zablokować, tu możesz właśnie stracić kupę pieniędzy, tak? Ponieważ tutaj jedno zero w bok, jedno ten, dwa zera po przecinku, nawet sobie nie zdaję sprawy, że to dla ciebie to może być 90% całych twoich pieniędzy, których właśnie zablokowałeś tutaj, kupując to właśnie shitcoina, tak? Co, idziemy dalej. Królem shitcoinów oczywiście jest Dogecoin, tak? Meme coin, którą Elon Musk kocha, hypuje ją joke coin, a tutaj widać joke, piszą fun, making fun, tak? Góra żart, totalny żart, tak? I tutaj też można było się naciąć trzy razy, tak? Nawet cztery. Jak ktoś kupił, tu Elon Musk był w telewizji, na hypowo, po prostu zrobił sobie comedy sketch, tak jak raz robił komedię i później poszło jak na ryś, wszystko, tak? Prawie do 18, 20 centów, 30, tak? Ludzie potracili. Ethereum to nie pomogło, jak dało na ten, wystawiło nawet ten Dogecoin, tak? To nawet poszło na ryj. Do tej pory ludzie właśnie przez pół roku teraz świecą oczami, czekają, aż kiedyś młodzie pójdzie w górę znów do pułapu 60 groszy, tak? Tutaj ludzie po nakładli kupę pieniędzy. Mówimy o tysiącach dolarów. Płacą domy, wszystko. Niektórzy byli milionerami tutaj, stąd, tutaj, a tutaj, stąd, tutaj. Ci milionerzy właśnie zabrali tym właśnie pieniędzy, tym biednym ludziom, tak? I tutaj jest właśnie problem z takimi właśnie shitcoinami. Jeszcze też jest właśnie, chodzi mi o akcje. Tak, nie inwestujemy tylko właśnie w krypto, tak? Co druga, zasada numer, nie wiem, czwarta, piąta czy szósta, już nieważne. Następna, inna właśnie jakaś taka zasada jest taka, że ludzie tylko inwestują właśnie w krypto, tak? Bo krypto idzie w górę jak cholera i się srają na te krypto i krypto to jest najlepsze, bo to idzie w górę, to ale krypto też upada dużo, tak? Trzeba dobrze wyczuć krypto dołek ładnie, żeby się właśnie na market wkupić, tak? Ale nie zapomnij też o akcjach i obligacjach, tak? Możemy kupić akcje i obligacje właśnie na eToro. I tutaj właśnie mówimy nawet o Google akcjach, tak? W ciągu 5 lat tak ładnie akcje Google szły. Tu kraki były takie właśnie, kurde, trzęsienia ziemi, tak? Ale zawsze w ciągu roku czasu akcje właśnie Google poszły ładnie w górę. Tutaj widzimy, teraz jest troszeczkę w dół, nie jest, to jest dobra szansa właśnie, żeby może się zdecydować na kupno takich akcji, tak? Mniej ryzykowne i ten, i właśnie tutaj dobry jest właśnie pomysł. Druga jest sprawa taka, że Feds regulują właśnie to, by żeby tych kopaczy, tych właśnie kryptowalut troszeczkę przygasić, tak? Właśnie tutaj w Ameryce, w Europie i w Rosji właśnie w centralnym banku, tutaj o, widać właśnie w Rosji, też trzeba na to uważać i dlatego też dobra jest jazda. Czy wybrać właśnie, gdzie to jest, czy wybrać Bitcoin czy Ethereum? Ja bym właśnie wybrał właśnie teraz Ethereum w tym roku, ponieważ Ethereum tak urosło w tamtym roku w 100% i Bitcoin tylko 20%, ale Bitcoin jeszcze jest na fundamencie kopania. Ethereum jest też na fundamencie kopania jeszcze tymi koparkami, tak, kryptowalut, ale teraz wchodzi proof of stake, to czyli trzymanie kryptowalut będzie dawało nam procent tych pieniędzy i one będą nam wpływały na konto, tak, zatrzymanie po prostu Ethereum. To jest takiego samo jak i Cardano ADA, tak. I tutaj właśnie to się zmienia i teraz patrząc na to, że Feds regulują to właśnie kopanie, to można się dobrze zastanowić jest nad tym, czy wybrać właśnie Ethereum czy Bitcoin. Moim zdaniem Ethereum brzmi bardziej tutaj teraz logicznie, tak. I dużo jest właśnie takich właśnie jazd z tymi Fedsami, też oni tam regulują, też Ethereum, dobra, jazda jest właśnie tu wchodzi, jak mówiłem, 2.0, już jest 28 bilionów dolarów na właśnie zablokowane, to czyli 9 milionów Ethereum, którego już nie można wybrać, ludzie są poważni o tym myślą, stekują, tak, i dlatego myślę właśnie, że Ethereum pójdzie w górę i któregoś dnia właśnie będziemy mieli zysk z trzymania tych właśnie kryptowalut, tak. Okej, no to wszystko, co właśnie powiedziałem, takie właśnie są cechy amatorów, tak, że oni walą w rynek za dużo pieniędzy, jak już powiedziałem, tak, takie są właśnie podstawowe błędy, które trzeba właśnie unikać, tak, i pamiętajcie, druga wskazówka jeszcze wam powiem, sprzedawajcie właśnie wiadomości, a kupujcie rumor, tak, nie kupujcie hype'u wiadomości, jak są w newsach, że o, coś tam Tesla zrobił Bitcoin, coś tam ten, to wtedy Bitcoin idzie do 70 tysięcy, wiecie, a ty się mówisz, o, pójdzie do 100, nie, sprzedaj tego Bitcoin, to bo zaraz będą złe newsy i znów Bitcoin pójdzie na ryj w dół, tak, i byś kupił dobry, kto by zarobił kupę pieniędzy, tak? I trzymaj się shitcoinów, jak Shiba Inu, tam takie pierdoły, tak? Dogecoin, tak? Po prostu trzeba na to uważać, tak? Tu BTT, BitTorrent, tu gdzie się jest, tak? Nie, to jest BTT, już nie ten, poszło w górę, ale coś tam poszło w dół, tak? Dużo tych shitcoinów tutaj jest, trzeba na nie właśnie uważać. Okej, życzę wam wszystkiego dobrego, na razie, powodzenia, yo.